Cześć widzu! Siemka. Ile masz lat? 20. Jesteś studentem czy nie? Nie, całe szczęście. To co robisz ogólnie? A no takie tam, wiesz co, traduję trochę na krypto, gram w ligę. A, rozumiem! Ty jesteś młodym hustlerem. Dokładnie. Dobrze to ująłeś. I mówisz, że nie masz ręki. Znaczy mam ręce, ale nie mam palców u rąk. I O to jak się się gra z chodzi. czymś takim? Wiesz co, już się tak przyzwyczaiłem, że normalnie dla mnie się gra, ale dla ludzi to jest po prostu, wiesz, niesamowite. Ale jakby nie masz palców u obu dłoni? Wiesz co, możesz sobie zobaczyć na przykład na moim Twitchu klipa mam takiego. Gotowi? Yo, jak ty klikasz? Zamrużało? Yo, nie wiem, tak próbuję rozkminić, jak używasz myszki. Wiesz, to tak po prostu kładę kikuta na myszce i tak. Nie wiem, jak to opisać, naprawdę. To musisz nieźle ogarnąć, jak tak myślę, jak miałbym tak, jakby tak pięścią sterować tą myszką, to nie jest takie No, o proste. właśnie, dobrze to ten, przekminiłeś, że jakby pięścią. A Tak jakbyś jednak. musiał, zamknąć dłoń i taką zamkniętą dłonią grać. Pokaż OPGG. I masz nick, nie mam rąk. A no, koleżka mi zmienił. Ty mastera miałeś 20 dni temu? Ja miałem mastera 200 LP miesiąc temu. DJ, miałeś mastera 200 LP i spadłeś do Emeralda 3. Dokładnie tak. Jak to jest możliwe? Nie wiem, kurwa, psycha mi siadła, wiesz? I zacząłem mintować, no po prostu. To dawaj, odpalaj. Kurde, co wy piszecie na tym? No. Możesz odpowiedzieć chłopakom, bo mam tutaj ciekawe pytania, nie? Jak to możliwe, że typ bez łap ma większe elo niż 90% tego czatu? Przeczytałem ten Don't żart. ban hui, don't ban hui, don't ban hui. Zbanowali ci czempiona! Jasny gwint! Jakiego czempiona mi polecasz? Nie wiem, graj czym ty grasz. Oriana Syndzę spamowałem. Syndza lepsza w Wazila, z tego co się orientuję. Jedna i druga jest spoko, ale brzydka jest ta Syndra teraz. Ty, ale Azir nie kontroluje Oriany? Nie, z taki event matchup typowy. Co grasz? Grasz ciastka czy demoralizera? No właśnie myślę. Lubię grać ciastka, ale fajnie jest demoralizer, czy tam coś tam. Mimo ciastka są trochę bezużyteczne. Tak Takie myślisz? mam wrażenie, no. Na Syndrze no, nigdy nie masz tak, że masz problemy z maną. I tak masz tego mana flow banda, dostajesz bardzo dużo many z tego, że pasywkę prokujesz, nie? Ty, ale masz ciemną, to jest Ej, jakiś. kurwa, co jest? Lola mi skraszowało teraz. O! Kurwa, cesy. Dobra, nie ma to znaczenia. No dobra, nie masz dwóch creepów, no. Nie ma to znaczenia, widzowie. Jest G. Damy radę jakoś. Dobra, gramy na ten. Gramy na wąsbeku. No na Azira tak ciężko do siódmego levela cokolwiek zrobić. Generalnie ten champion jest trochę useless do siódmego levela, nie? No, kurczę, ciągle ma level advantage przez to, co Ej się ty, stało. ale ty, kurde, szybko klikasz, nie? Szybko? No? No to git. Jakie miniony tym demoralizatorem bierzesz? Wszystkie, po kolei. Ja biorę wszystkie po równo. Aha. No i elegancko, staczek. Grasz cały czas na Noctkamerze? Czasami odblokowuję, wiesz, ale Okej. jak tak gram na laning phase'ie, to mam zablokowaną często. O kurwa. To jest słabo, bo Ludwik chce mnie zgankować, a ja E użyłem. No spingłem mu cooldown i będzie git. Chyba muszę szukać resetu, co? Da. No, tu podejść nie możesz na razie, nie, póki on stoi, a strolling co on robi? Nie wiem, co się odpierdala. Azir ma mało many. Chyba nie mogę na tym zostać imu. Nie, no ja bym po prostu stepował, tego trochę chujowo rekulujesz, bo on ci to przerwie, nie? No, bez kitu. On i tak tego nie frizuje, więc ten ziomek lekko intuje. O. Znowu ci przerwie. Dobra, nieważne, nie? XD. Ale ty w ogóle TP-ka nie masz, to trochę chujowo. Ale dobra, A, bez kitu. stracimy, to stracimy. 10 klipów przewagi ma. No dobra, no ale ty ten. Przestałem. Czemu kupiłeś tego pinka? A czemu nie? Refillable potion na sobie. Dobra. Miałeś refillable potion i tyle, a pink to tak trochę. Nie wiem, no i bo pinki są troszkę useless. No Takie dobra, mam wrażenie. my badek, my badek. Zwłaszcza jak możesz tego refillabla kupić, a refillable na Azir strasznie dużo ci daje. Muszę No to. spoko, no jakby. I tak teraz ja bym po prostu chillował tu na razie, nie? Przez chwilę. Póki on ma szóstkę, to jeszcze cały czas ma na tobie presję, ty musisz. Byle żebyś nabijał sobie staki. Próbuj jakieś staki zdobyć i na siódmym się dopiero zaczyna. Trade'ów muszę szukać, nie? Tak mi się wydaje.
Postawię Masz. tu dupinko. Na dużo czasu tracisz na tym. Też nie wiem, czy. Jakby generalnie to, co zrobiłeś, nie ma zbyt dużego sensu, bo on. W czasie, gdy to czyściłeś i stawiałeś, to on teraz ci wave'a spuszuje, on ci zaraz to weźmie i zejdzie, nie? Więc koniec końców nic z tego nie zyskamy. Ale no właśnie, no coś takiego. Luźno szukasz jakiegoś kłe. Zbicia, bicia jakichś staków. Jesteś raczej do tyłu, więc dopiero na ósemce będzie, ale już możesz tutaj coś robić. Możesz teraz odpalić demotorizera i w sumie wywrzeć presję jakąś na nim, bo on tak trochę gra jak taki frajer, nie? Wave'a mu spuszczuję po prostu, nie? I postawię wizji więcej. No co prawda, generalnie to, że rzucasz tak F creepy, to tak trochę średnio było, bo to jest okno, które on mógł wykorzystać. Tak samo tu strasznie głęboko teraz żeś podszedł. Jakby to jest takie samo w sobie riski i też już masz tego jednego warta, ten drugi jest taki trochę O, masz bez rację. celu imo, nie? Masz rację, no. I możesz ten, jakby najlepiej z W zaczynać. Aha, że jest Po low prostu health. rzucasz z W, W też ma większy range. I potem możesz dorzucić Q-ska i staki wziąć, nie? Bo tak to no, ze stakami mega chunia w tej grze. Jak nie masz na 7.40, to jest tak średnie. Ale dobra, to od 8 się gra. Co grasz na Syndrze za build? A jaki jest teamek? Tutaj mają Dobra, fishy. gościu, ty Jazir ci bije po głowie. Nie wiem. A ty patrzysz i zastanawiasz, nie? Ja tak mówię tylko luźno, ale to wiadomo. Skupmy się na rzeczach ważnych i ważniejszych. Po prostu myślę, czy iść Echoludyn czy maskę w tej grze. On ci przerwie recall jak coś. Jaki build w tej grze powinienem zagrać? Powinieneś to się cofnąć tutaj. Bo teraz będziesz tak stał jak taki frajer do bicia, nie? Pod tym, a akurat był idealnie na kanonie, mógłbyś cofnąć i się stepować i byłoby luźno. No tak to on by cię. Bo myślę, jakie buty zagrać, a nie mogę buty To zagrać. graj maskę imo. Dobra. Oni tak czy siak będą mieli raczej spoko dużo HP-ków, bo Azir pewnie pójdzie w koronkę. Ten ziutek na brandzie to wiadomo stakuje HP-ki. Ciup, no jak on by nie chciał przejść, to rzucasz W. W. No i elegancko, nabite. Kopyto. Ile masz tego? Jak masz miniony? Rzuć tego ostatniego tam, gdzie nie rzuciłeś jeszcze. Dwa kanony wziąłem, wiesz? A, dobra, spoko, to też jest ok. Jakby te z tyłu i tak zabijasz. Musiałem flashnąć. Jak mają full squishy, to dobrze jest zagrać też echo, nie? No nie wiem, można grać tego Ludena, ale nie wiem, czy ten build pod po prostu CDR nie jest lepszy, bo jeżeli dużo nabijasz staków. Nie bój się, halo, halo! Kurwa. Jak coś, to go zabijasz na rękę. Pium! No elegancko. Ej, teraz mam. On teraz nie może nic zrobić, tak mi się wydaje. Ta, kulkę rzuć sobie na ziemi jedną. Fajnie jest, jak masz jedną kulkę, wiesz, na ziemi po prostu. Ale tak bardziej na mele creepach. Bo jak rzucasz się na mele creepach, to możesz się ruszać lewo, prawo i wokół tej kulki grać. Nie? On ma etkę, że tak gra? Nie, no nie ma, zerkało cię przed chwilą. Zabijasz go jak coś. Ale to lata dziwnie. No i git. Weź jeszcze dwa te ataki, sprzedaj i się zawaj. Cofasz, dopychasz teraz maską i butami pod cedera i fu. Dobra, teraz już go tak dymasz, nie? Poczuj się. Poczuj tą Dobra, siłę. Poczuj, że teraz dobra. jest twoja moc, nie? I teraz totalnie już go dymasz. Możesz już robić coś takiego, że po prostu rzucasz Q E i nie, że Aha. rzucasz Q w niego, tylko rzucasz Q i pchasz tą kulę, żeby go zestunować, i potem dorzucasz drugą i sobie nabijesz staki. Teraz po prostu, no lecisz, nie? Lecisz i musimy teraz przejść tak bardzo szybko ten moment stakowania, żeby wrzucić się w 100 staków, potem 120, a już jesteś tak rozpędzony na zakręcie jak Vicky Gabor. Teraz możemy mieć Rkę, nie? A, już może mieć, no. Dawaj, teraz kółę w niego, jak on tak siup, no i dopychasz, znowu kół, no i gitara. Uważaj, jakbyś terca blisko chciał nie podchodzić, bo zostaniesz zaraz rzut pod tower. Zwarduj kurczaki. Trochę się cykam tutaj grać pod wieżę. No nie ma co, nie? Zwardujmy kurczaki. O! Stresowało mi grę? Nie, dobra. Dobra, pa, Nie. rzuć teraz Q w te creepy bliskie. I pari, teraz masz kulkę, wokół której możesz grać i próbować jakiegoś stuna z niej wyszukać, nie? Jak ta kulka stoi na ziemi, to zawsze O, można ją najgorzej. zestunować. Nie, ale wiesz o co chodzi. To No. jest właśnie wokół tego trzeba grać, bo to daje ci spory zone control. Gdzie on idzie? On na bota, tam też jest Brand, więc tak na spokojnie, ale możesz go tu dymać. Q i RN jest twój. Za cztery. Ale on jest nowym. Wow! No i klasa! Dawaj, bierz ten tower. Możesz wziąć tego jeszcze jednego wave'a, to jest specika. Dawaj, spelki w wave'a już, nie? W międzyczasie. Dobra, dawaj recall. I dawaj teraz Cosmic Drive'a. Jak teraz będziesz miał Cosmic Drive'a, możesz się poczuć jak Huey, nie?
kupiłem pinka, dobrze? No dobra, możesz kupić tego pinka od biedy. Jadka się kończy pomału, co? No twój team to tak dyma, że to szok. No ja też. Ja jestem... Chcę tepnąć? No szczerze możesz tepnąć tam, nie? Może poszukam kilo, on nie ma resistu. Dobra, no jak on coś takiego gra? Masz go. No i klasa. Dawaj, wyjebane w tego Dariusa, nie? Zgarniamy wave'a, weź sobie ten tower. Chyba, wiesz co, nie wiem czy tutaj może być Brand. Nie, nie, no, ale jak Brand przyjdzie to on ci nic nie zrobi, nie? Po prostu walisz mu stuna i ty go zabijasz nawet. Uważaj, bo masz palenie. On jakby tower tankujesz. Może wejdę mu do dżungli? Możesz się tego jednego wave'a wziąć. Na luzaku. Dawaj, Quay z recalling po prostu. A możesz do mida zejść? No i tak nie masz golda, brakuje ci z 200 golda. Ale jak do Dana sprzedam? Też mi zabraknie. No, zabraknie ci. Wiesz co, no bez kitu. No, jakby generalnie możesz tu zostać, nie? Jakby nie ma znaczenia. I tak wszyscy są w podsadzie, to możesz teraz go kontestować tu. Jak coś, to znowu go zabijasz. Dawaj, Quay od razu. Oj, nie dałem, chyba mogę deadnąć. Nie, wydaje mi się, że go kajtujesz. Jakbyś na mele nie podszedł, tylko uciekał w drugą stronę, to i go kajtujesz bardziej. Ale... No... Dobra, Bubol go zabije. My bodyk. Dobra, bierz tego. Bierz to i teraz takie rzeczy możesz już robić. Teraz już nikt cię tym Atroxem nigdy nie dogoni. Split push dam, no nie? Tak. Stoisz na side i ewentualnie do mida po prostu hoverujemy. Kup niebieski trinket. Wiesz co, nigdy nie gram niebieskiego trinketa, to jest błąd, nie? Generalnie niebieski trinket jest spoko, bo... Możesz nieźle wizję odsłaniać, a potem ciężko już bardować tak z zielonego. No w sumie w lejcie ciężko. I no. Dużo możesz odsłaniać, jakiś obiektyw i tak dalej. Możesz wyjść na niego. No, nie bój się. I gitara siewa. Ojebany ten champion na tym buildzie, co? No tak napierdalasz lewo prawo, nie? Fajny, co? Fajny. Nikogo nie ma na mapie, mogę pusować chyba. Ta. Wiesz co trzeba, zganiasz kolejnego wave'a. Oni zaraz FF'a chyba klikną. Też mi się tak wydaje. Możesz bardziej do góry stanąć i... Ale golda teraz wezmę z tego. O, plus 600. 700 nawet teraz. To jest akurat chore. Oj, dead jak jestem. Dead to jest stream, nie? A może nie? Streama wyjebało? O. Dobra, już działa. Dobra. Spokojnie, w poko, Fajrant. Problemy techniczne małe mam, dziś. Weź blubufa zgarnij przy okazji i go top. Zobaczcie, co mi się dzieje. No jak coś tego kajtujesz. Ty w ogóle no. Strasznie dużo S chyba klikasz, nie? Dużo klikam S, no. Masz taki movement. Masz to brać, jest... nie? A, on jest w midzie, dobra. Ale jakby tu był, nie? Póki masz E, to jesteś zawsze bezpieczny. Nie mogę tu zostać, tak mi się nie, wydaje. Nie, zrecalluj. Możesz w bota stepować, na plecy to jaszce. Drake'a zrobicie przy okazji. Ashka jest dead, wezmę wave'a. A, weź wave'a, weźcie Drake'a, zagrajcie w Nashora i to się kończy. Wolę, żeby cię nie wrzucił pod tower. Damage'a mi brakuje. Czemu mi się no bo jeszcze, jakbyś dopchał jeszcze jedną kulę, to byś go zabił. A. Nie wiem czy wiesz, że jak masz więcej kulek, to więcej bijesz. A tego nie usunęli? Nie. Okej. Okay. Najpierw rzucasz Q, a potem rzucasz R. Jakbyś tam poczekał sekundę, dorzucił jeszcze jedno Q. To nie dość, że to Q mu zadaje obrażenia, ten jeszcze za R-ki dostaje więcej. Spada poniżej 15% i masz execute range i go zabijasz. Dobra, my badek. Dzięki. Bo ten twój build aż tak giga nie one-shotuje, nie? Jak z Ludenem. To jest bardziej na to, że napierdalasz kiuski co chwilę. Chciałbym dofarmić tego Labadona przed cofką. No, weź tego wave'a tu jednego i możesz tower bić po prostu. Bij tower, wizję masz. A nie będę używał, nie? Tak. Brand do ciebie idzie, jak coś. Więc stań dalej tego. No i dobra, bierzesz to i teraz cofnij. Myślę,
Przyzostać? Nie, bierz Abaddona, to jest za duży power spike. Idź teraz w topa. Dobra. Spinguj ziomą, że na szora. I go, powoli go skajtujesz, nie? On cię nigdy nie Nie, podejdzie. kurwa! Wyjebało mi neta. No. Znaczy... Nam też co nieco tu wyjebało, nie? Też mój komp tego streamka nie może ogarnąć. Pierdolony Discord, jak zwykle coś zjebali. No, przecież masz Discorda jakiegoś zjebanego, tak mi się wydaje. Tak, to mój serwer wszystko. Tak. Mówisz, że mój serwer jest zjebany? Dobra, co kupić? Banshee bym kupił chyba, nie? No, w porządku, myślę. Double AP mają. Dobra, słuchaj, mój Discord to najlepszy serwer Discord, jaki jest w Polsce. Znasz lepszy? Nie, a mój zrzesza tutaj całą społeczność. Tutaj jakieś chłopaki z Ligi Legend, tutaj jacyś programiści, tutaj jakaś pomoc naukowa, matematyczne świry, tutaj śmieszne rzeczy z Twitcha, tutaj e-sportowy kącik, tutaj jakieś kustomiki, tutaj jakaś to melodia, to jest wszystko! I same dobre chłopaki, każdy miły. A czemu tak podchodzisz na melerange do tego Atroxa? O, my badek to był szczerze, bo flesza musiałem spalić przez. Wstawaj, zestrałeś się? Ja kurwa stoję, rozumiesz? Tu się... Normalnie, cały czas stoję. Dobra, On. Znowu wyjebało! Halo! Halo! Słyszymy się? Kolego, wracaj do nas! Oj, widzowie, tak to jest. Ej, weź tego Discorda na plaw. Ale to twój komputer! Jesteś jedyną osobą na tym coachingu, której wypierdala streama. No to my badek. Dobra, dawaj Nexta i dawaj teraz tego Huey'a.